Marzec na tabletowo będzie bogaty w wiele rozmaitych porównań, które dla Was przygotujemy. Tego możecie być pewni. A dziś pierwsze z nich, w którym zastanawiam się, czy lepiej jest kupić tegorocznego średniaka Samsunga, czyli Galaxy A5 2017, czy może jednak spojrzeć w stronę poprzedniego flagowca, czyli Galaxy S6. Dlaczego poprzedniego? Ano dlatego, że aktualnym jest S7, a pamiętajmy o tym, że za chwilę, bo już za 4 tygodnie, poznamy Galaxy S8. Wbrew pozorom, odpowiedź na zadane przeze mnie przed chwilą pytanie nie jest prosta ani oczywista. Zwłaszcza, że ich cena w sklepach aktualnie jest bardzo zbliżona, wynosi około 1800 zł. Pojedynek ten jest o tyle ciekawy, że Samsung już podczas premiery Galaxy A5 2017 mówił wyraźnie, że jest to sprzęt mający podzespoły podobne do poprzedniego flagowca, ale jest nieco odświeżony z zewnątrz. I faktycznie, patrząc na parametry techniczne, łatwo dojrzeć, że w obu modelach są one do siebie bardzo podobne. Ale parametry to jedno, a pozostałych ważnych kwestii, które są już całkowicie różne w obu modelach, to drugie. Co zatem przemawia za Samsungiem Galaxy A5 2017? Wymieńmy te cechy. Wodoszczelność, lepsze dostosowywanie się do kształtu dłoni, dużo dłuższy czas pracy, to jest 2 dni i do 7 godzin na włączonym ekranie versus średnio dzień do 3 godzin na ekranie, slot kart microSD, obiektyw aparatu na równi z obudową, USB-C, aktywny czytnik linii papilarnych, always on display, szerszy kąt w aparacie i radio. A co natomiast przemawia za Samsungiem Galaxy S6? Wyższa rozdzielczość ekranu, nieco płynniejsze działanie i nieco szybsze uruchamianie wymagających aplikacji, co zresztą potwierdzają wyniki uzyskane w benchmarkach, port podczerwieni, pulsometr, ładowanie indukcyjne, stabilizacja obrazu w aparacie, nagrywanie wideo w UHD, dioda powiadamiająca, smukłość i niższa waga i sam fakt, że chwytając Galaxy S6 w dłoń czuć, że jest to flagowiec. Patrząc na parametry techniczne, aparat w obu modelach wygląda świetnie. Jest to 16 megapikseli z f1.9. Ale jeśli dla kogoś właśnie aparat jest priorytetem w smartfonie, powinien spojrzeć w stronę starszego Galaxy S6 niż nowego Galaxy A5. Dlaczego? Choćby przez wzgląd właśnie na stabilizację obrazu. S6 jest, A5 jej nie ma. Co ciekawe, w poprzedniej generacji, czyli Galaxy A5 2016, stabilizacja była obecna. Soczewka w Galaxy A5 2017 ma dużo szerszy kąt niż w Galaxy S6, co jest jej głównym atutem, ale niestety jednym z nielicznych. Same zdjęcia robione za pomocą Galaxy S6 są ostrzejsze i bardziej szczegółowe. A prawdziwą kartą przetargową starszego flagowca jest fakt, że w jego przypadku nie musimy się obawiać o zdjęcia robione na szybko. Za każdym razem są one ostre, fokus łapany jest dosłownie w mgnieniu oka, czego niestety o A5 powiedzieć nie można. Brak stabilizacji daje się tu mocno we znaki. Patrząc na listę cech, które przemawiają za Galaxy A5 2017 względem Galaxy S6, można odnieść wrażenie, że zdecydowanie lepiej jest wejść w posiadanie właśnie tego modelu. Na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim wodoszczelność, dużo dłuższy czas pracy oraz obecność slotu kart microSD. Są jednak jeszcze dwie istotne kwestie, które warto brać pod uwagę. Lepszy aparat i nieco płynniejsze działanie, które jednak przemawia na korzyść starszego flagowca. Wybór, jak wspominałam na początku, do najłatwiejszych nie należy. Dajcie znać w komentarzach, ku któremu modelowi byście się skłaniali. Najnowszemu średniakowi, czy jednak flagowej propozycji, która jakby nie było, ma już prawie 2 lata. Dajcie też łapkę w górę i subskrybujcie kanał tabletowo, by być na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami, bo już niebawem kolejne porównania oraz recenzje, które mam nadzieję lubicie oglądać na łamach naszego kanału. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć!